Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Magdalena Jabłońska-Pudlak i jestem pracownikiem Polskiego Centrum Badań Certyfikacji. I w swojej karierze zawodowej zajmuję się głównie certyfikacją wyrobów ekologicznych. Ale dzisiaj nie będę mówiła o certyfikacji. Będę bardziej mówiła o aspektach, które są coraz częściej przedmiotem debat, rozważań, a mianowicie właśnie, co to jest w ogóle ta ekologia? Czym są ekologiczne wyroby? W kontekście takiego pseudo ekologicznego marketingu, czyli tak zwana ekościema. Szanowni Państwo, no nie ukrywajmy, że coraz częściej zwracamy uwagę na to, co są wyroby ekologiczne. Mając na półce ekokosmetyk, zwykły kosmetyk, bardziej już zaczynamy kierować się w duchu ekologii, czyli wybierzemy ten produkt ekologiczny. I z badań zeszłorocznych okazuje się, że 66% Polaków jest w stanie wydać więcej pieniędzy tylko dlatego, że wyrób jest ekologiczny. Ale czy tak naprawdę jest? W zeszłym roku, na przełomie października i listopada 2022 roku zostały przeprowadzone badania opinii społeczeństwa naszego polskiego w zakresie postaw proekologicznych. I okazało się, że około połowy Polaków miało do czynienia z reklamą, w której były wykorzystywane twierdzenia ekologiczne, tak zwane green claimsy. I ponad połowa, około 64% Polaków odbierało te reklamy jako bardzo pozytywny efekt promowania, uświadamiania, pokazywania, że są prowadzone działania w zakresie ekologii. Ale co to jest ten green claims? To już zaczyna być bardzo powszechne słowo, tak zwane deklaracja środowiskowa, etykieta środowiskowa. Są to różne hasła promocyjne, reklamowe, twierdzenia w obszarze ekologiczności, wskazujące, sugerujące, że produkt, ale nie tylko firma, organizacja, działa w duchu ekologii, w duchu ochrony, poszanowania ochrony środowiska, w kontekście, że produkt jest przyjazny dla środowiska. Ale w jakim aspekcie jest on ekologiczny? Co jest głównym wyznacznikiem? Szanowni Państwo, może być różny. Możemy patrzeć na skład produktu, możemy patrzeć na sposób produkcji, albo to, czy podczas produkcji na przykład ekozabawki ślad węglowy jest znacząco zmniejszony. I jak te deklaracje środowiskowe, czym się one charakteryzują, jakie są główne cechy? A mianowicie powinny być zgodne z prawem, czyli być na to potwierdzone odpowiednie dowody. Powinny nie wprowadzać fałszywych informacji, czyli jeżeli mówię, że mój produkt jest biodegradowalny, to znaczy, że jest on faktycznie biodegradowalny, został to on odpowiednimi dowodami. I takie twierdzenia w zakresie ekologiczności produktu, mojego działania ekologicznego w obszarze, również powinny być poddawane weryfikacjom. Ale co w przypadku, Szanowni Państwo, gdy te elementy nie są spełnione w zakresie tych green claimsów, a mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym greenwashingiem. To jest coraz bardziej popularne. Komisja Europejska ku temu bardziej się przymierza. Ale dlaczego? W zeszłym roku Komisja Europejska razem z urzędami ochrony konkurencji i konsumenta przeprowadziło badania. Badania zostały poddane około 150 twierdzeń w zakresie ekologiczności produktu. I co się okazało? Że ponad połowa takich twierdzeń, czyli około 53%, te informacje podawane o wyrobie na etykiecie były niewystarczające, a dodatkowo około 60% nie było żadnych dowodów, nie miały żadnego poparcia rzetelnymi, obiektywnymi dowodami. I w związku z tym, Szanowni Państwo, to jest coraz bardziej powszechne. To jest wykorzystywane przez firmy, szczególnie w obszarze marketingu, żeby móc swoje wyroby wyróżnić wśród innych tradycyjnych i zyskać większą grupę właśnie tutaj w kontekście konsumentów, którzy są ukierunkowani na ochronę środowiska. Były przeprowadzone badania. Ja będę w swojej prezentacji trochę przepracować wyniki badań statystycznych, bo to będzie kierowało właśnie do tego wniosku, co to jest ten wyrób ekologiczny. I okazało się, w dalszym ciągu Polki i Polacy zwracają uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych, zwracają uwagę na cenę, na promocję. Ale proszę zauważyć, Szanowni Państwo, ekologiczność produktu i opakowania już deklaruje, że 70% Polaków i Polek zwraca uwagę na te aspekty przy podejmowaniu decyzji zakupowych. I w 2017 roku był przeprowadzony, wydany taki raport Terra Choice Environmental Marketing, który określił główne grzechy greenwashingu, czyli co tak naprawdę
w jaką pułapkę my wpadamy. Jako my konsument, ja też mówię z swojej perspektywy, bo też nieraz na to się dałam nabrać. A mianowicie, mamy ukryte działania. Co to jest za takie ukryte działanie? A mianowicie chwalenie się ekologicznym działaniem poprzez wybranie tylko jednego aspektu. Takim przykładem jest producent portfeli z wytłoków nasion. Bardzo się tutaj promuje w kontekście, że mam ekologiczny produkt, wyprodukowany z surowców naturalnych, ekologiczny. Super, fajnie, ale po prześledzeniu całego procesu produkcji został wybrany tylko jeden aspekt, skład produktu. Ale jak się został prześledzony cały proces produkcji, okazało się, że zużycie wody, czyli oczyszczenie tych owoców, tych pestek, do wyprodukowania jednego portfela przewyższa, zużycie wody jest dwukrotnie wyższe niż przy produkcji zwykłego portfela. Więc trzeba zwracać uwagę, właśnie to są te ukryte działania, promowanie jednego elementu, pomijając inne, które są bardziej kluczowe ze względu na ochronę środowiska. Brak dowodów. Były przeprowadzane badania pod kątem właśnie kojarzenia greenwashingu i skazano ankieterzy, skazali, że 26% takiego greenwashingu to jest brak dowodów. Czyli twierdzimy, że produkt jest biodegradowalny. Jest z pochodzenia 100% składników naturalnych, ale nie może producent wykazać żadnymi się badaniami. Nie ma dowodów na to, że faktycznie taki produkt jest. To jest tak zwany właśnie brak dowodów. Innym aspektem, taką cechą greenwashingu jest brak precyzji, czyli stosowanie ogólnych pojęć bio, eko, naturalny, ekologiczny i nie bez podawania szczegółowych informacji. Na przykład ktoś może powiedzieć, przecież ja działam w duchu ekologii, jestem proekologiczny, bo korzystam z samochodów elektrycznych. Super, fajnie, no rzeczywiście jest to jeden z elementów, który sprzyja ochronie środowiska, ale pytanie postawione. Jakim źródłem jest on zasilany? Skąd energia do zasilania tego pojazdu elektrycznego pochodzi? Bo jeżeli pochodzi z źródeł kopalnianych, no to już tutaj z tą ekologią nie do końca, bo my musimy, szanowni państwo, spojrzeć na ten wyrób ekologiczny. Nie tylko ze względu na jego jedną wybraną cechę, ale na cały proces. Ale jeżeli taki ten pojazd elektryczny byłby zasilany energią pochodzącą z fotowoltaiki, to praktycznie mamy cały cykl życia w tym momencie tego produktu. Kolejny aspekt to są trzy kolejne cechy, tak zwane grzechy główne greenwashingu, a mianowicie nieistotność, czyli chwalenie się działaniem lub cechami, które w istocie dla zwykłego konsumenta nie mają znaczenia. Na przykład producent żelazka, ekspresu do kawy czy innego urządzenia mówi, że jego produkt jest lepszy, jest efektywniejszy, choć z punktu widzenia konsumenta nie ma dla niego znaczenia. Dwa, nie ma żadnych wyników badań potwierdzających, że ten produkt jest lepszy od tego produktu tradycyjnego. I też jest kwestia, szanowni państwo, jest taka cecha mniejsze zło. A mianowicie kreowanie produktu jako ekologicznego swojej kategorii. Ostatnio przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, spotkałam się z czymś takim jak promowanie organicznych papierosów. Fajnie, organiczne, pochodzące naturalnie, ekologiczne, tak? Ale w swojej kategorii papierosy generalnie nie są ekologiczne. Dwa, wpływają negatywnie na zdrowie. Więc też na to trzeba zwracać uwagę, ale te elementy, jeżeli coś nie mamy tej świadomości, że w ten sposób firmy, w sposób marketingowy nas bombardują takimi informacjami, jest nam bardzo trudno to wyłuskać, czy rzeczywiście nie zostajemy nabrani. I ostatnią taką główną cechą jest to, że stosowanie oznakowań, które są bardzo zbliżone, to co przed chwilą była mowa a propos ochrony własności intelektualnej i podobnych oznakowań, tak samo to dotyczy oznakowań ekologicznych. Firmy, chcąc wyróżnić swoje produkty, stosują własne oznakowania albo nawet są wręcz bardzo zbliżone do tych oficjalnie zatwierdzonych. I tutaj był taki przykład właśnie producenta oficjalnej unijnej etykiety. Producent zaprojektował swoją etykietę, którą promował pod kątem, że te opony nadają się również na sezon zimowy, ale ona była bardzo zbliżona do tej etykiety, która oficjalnie w Unii Europejskiej funkcjonuje. I sąd, bo było to poddane, że tak powiem, zastrzeżeniom, sąd zabronił producentowi używania właśnie takiej firmowej etykiety. I szanowni państwo, w związku z tym, że takie badania zostały przeprowadzone, że ponad połowa
takich twierdzeń ekologicznych nie jest, że poparta żadnymi dowodami, są one w sposób prezentowane niejasne, niejednoznacznie, nie są konkretne, zawierają ogólne informacje. Komisja Europejska wydała taki przewodnik, takie wytyczne do już starej dyrektywy, która obecnie jeszcze obowiązuje z 2015 roku, a mianowicie nieuczciwych praktyk rynkowych. I tam już są przesłanki mówiące, jeżeli twierdzi, że twój produkt jest ekologiczny, twoja firma działa w sposób ekologiczny lub nawet używanie słowa eko w firmie powinno być poparte odpowiednimi dowodami. Tak, że konsument na przykład zwróci się do producenta, że proszę o przedstawienie odpowiednich dowodów. Ale to nie koniec, szanowni państwo. Obecnie na tapecie w Unii Europejskiej jest projekt dyrektywy w zakresie green claimsów, w którym, szanowni państwo, to jest będzie się działo to, co się ma sytuacja w przypadku rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej. Żaden sprzedawca, producent nie może powiedzieć, ja mam biojabłko, bez popartego tym certyfikatem. To jest rynek regulowany. W przypadku wyrobów ogólnoprzemysłowych, wyrobów chemicznych, takiego uregulowania nie ma. I ma właśnie to być ugruntowane nową zapisami nowej dyrektywy w zakresie green claimsów. Jeżeli ja stosuję słowo eko, bio, eko pieluszka, eko kosmetyk, eko zabawka, to ma iść za tym niezależna weryfikacja, między innymi potwierdzona niezależnym certyfikatem, ale taką certyfikacją, takim certyfikatem, który jest uznany przez inne organy publiczne. Było też kolejne pytanie przeprowadzone podczas ankiety, w jaki sposób weryfikują państwo swoje produkty pod kątem ich wpływu na środowisko. Około 1/3 Polaków sprawdza opakowanie. Sugeruje się opakowaniem. Jeżeli opakowanie jest zielone, ma listek, ma oznaczanie dotyczące recyklingu, to jest mój pierwszy wybór do podjęcia decyzji o zakupie tego produktu. Oczywiście ekologiczna certyfikacja produktu już stanowi 24%, czyli 24% osób, które zostały poddane badaniu, stwierdziło, że tak, kieruje się ekologicznością produktu. I jak nie wpaść w taką pułapkę greenwashingu? Na co zwracać uwagę? Szanowni państwo, w pierwszej kolejności proszę czytać składy, sprawdzać opis. Jeżeli jest coś w etykiecie opisywane, czego nie ma na składzie, to już powinno państwo wzbudzić uwagę i czujność. Na przykład bardzo jest to dość często spotykane w kosmetykach. Wolne od związków parabenów, tak? Paraben free. Farbach formaldehyd free. To są informacje, to są te przepisy, które zakazują stosowania tego typu związków, natomiast lub ograniczają w sposób negatywny, bardzo wąski. Natomiast samo stosowanie takich czegoś, czego nie ma w składzie, to już powinno państwa budzić wątpliwości. Proszę się stać takim wyczulonym na zielone opakowania. Nie wszystko, co zielone, to jest ekologiczne, jest pozytywny, ma wpływ na środowisko. Proszę też spróbować wejść na stronę takiego producenta i sprawdzić, czy on już miał w swojej historii jakieś działania w zakresie ekologii, ochrony środowiska, tak? I to jest możliwe oczywiście i na tyle, na ile państwo są w stanie, zweryfikować wiarygodność znaków i certyfikatów. Ale jak to zrobić? A zanim do tego, padło kolejne pytanie, czy widząc oznakowanie ekologiczne na produkcie, to decyduje o wyborze tego produktu. I 33% ankieterów odpowiedziało, że tak, od czasu do czasu sprawdzam. Ale z czego to może wynikać? To też może wynikać z małej świadomości, wiedzy na temat oznakowań ekologicznych, które funkcjonują w obszarze wyrobów tutaj użytkowych, tudzież zabawek. I szanowni państwo, do końca tak nie ma, że nie ma wiarygodnych etykiet. W Unii Europejskiej funkcjonują takie trzy główne etykiety. Jest to etykieta Blue Angel, to jest niemieckie oznakowanie ekologiczne. Nordic Swan to jest skandynawskie oznakowanie ekologiczne. I Ekoznak to jest znak krajowy Polski, wydawany przez właśnie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. I te trzy znaki, szanowni państwo, te trzy znaki również obejmują kryteria ekologiczne dla zabawek. Więc już mają państwo pierwszą informację, jeżeli tutaj państwo by chcieli kupować eko zabawki, proszę zapytać, czy mają jakiś certyfikat, w jaki sposób
Państwo twierdzą, że to jest ekologiczne, proszę o przedstawienie jakichś dowodów. I takim dowodem właśnie są oznakowania ekologiczne, te trzy, które tu wspomniałam. Ale jeszcze istnieje, Szanowni Państwo, oznakowanie ekologiczne unijne. Unijne opracowane przez Komisję Europejską, to jest EU Ecolabel. Mogą Państwo z nim się spotkać głównie na detergentach, tudzież na kosmetykach, albo nawet i farbach. I dlaczego on nie jest w ramach tej zielonej ramki? Ponieważ Komisja Europejska jest na etapie opracowywania kryteriów ekologicznych dla zabawek. Więc niedługo będą dostępne unijne kryteria dla właśnie zabawek. Z czym to się wiąże? Jeżeli w jednym kraju zabawka otrzyma taki znak unijny EU Ecolabel, to ona jest uznawana we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale również Skandynawii. A dlaczego te znaki są, można uznawać za wiarygodne? Ponieważ, Szanowni Państwo, oni spełniają wymagania takiej z normy ISO 14024, a mianowicie są etykietą typu pierwszego, czyli zostały opracowane przez niezależną jednostkę, która nie jest związana ani z przemysłem producenckim, ani z przemysłem konsumenckim, czyli są to niezależne kryteria. Obejmują cały cykl życia wyrobu. One nie skupiają się na jednym elemencie, na składzie, na opakowaniu, ale obejmują cały cykl życia, czyli patrzą na surowiec, gdzie on został, z jakiego surowca została na przykład ta zabawka wyprodukowana, z jakimi metodami, w jakim procesie technologicznym zostało to wyprodukowane, w jakie zostały wytworzone przy tej okazji emisje. I to na tym się nie kończy, Szanowni Państwo, ponieważ cykl życia produktu kończy się w momencie, kiedy ja oddam go do utylizacji, recyklingu. I tu też jest ten aspekt wbrany w kryteriach, co się dzieje z tym wyrobem po jego wykorzystaniu, zużyciu. Ponadto, to co też wspomniałam, właśnie ten cały cykl życia produktu, takie kryteria, takie etykiety obejmują istotne aspekty środowiskowe, czyli emisje do wody, do powietrza, sposób wykorzystania surowców. Każde kryteria są opracowane na gruntownej wiedzy technicznej. Przy udziale grup eksperckich są one weryfikowane i poddawane cyklicznym ocenom. Ponadto mają swój okres ważności. To nie jest tak, że kryteria raz ustalone, one są ważne nieskończenie. Nie, to jest okresy są ustalane z góry po to właśnie, aby móc podać przeglądom te kryteria. Udział w opracowaniu tych kryteriów biorą zainteresowane strony, tak? I dla wszystkich, jeżeli są ustalone opłaty, one są znane, one są tak naprawdę, nie są jakieś wygórowane te opłaty. I Szanowni Państwo, to co chcę tutaj też pokazać, są to badania pokazujące postawy Polaków wobec ekologii. Z mojej lewej tutaj strony są wyniki badań w 2020 roku wykonane i te same badania zostały wykonane w zeszłym roku. I co się okazuje? Proszę zauważyć, że mamy spadek przejścia grupy tak zwanej ekotroskliwi i ekoentuzjaści na rzecz ekozagubionych. Dwa lata temu ta populacja ekozagubionych stanowiła około 17%, a teraz mamy już 23%. Co to oznacza? Z czym to się wiąże? Z czym to jest spowodowane? A mianowicie tym, że coraz częściej w gąszczu tych różnych etykiet, różnych twierdzeń ekologicznych, jesteśmy z tym bombardowani na każdym etapie, zaczynamy się w tym gubić. Nie wiemy, co z tym zrobić. Więc, Szanowni Państwo, patrząc na te aspekty dotyczące twierdzeń ekologiczności, proszę się zastanowić, czy my też nie działamy na nie swoją niekorzyść. Konsumenci zaczynają odchodzić od ekologii, zaczynają trochę się wycofywać i mówiąc już nawet, są badania pokazujące, wyniki pokazują, że konsumenci gdzie i widzą informację, że coś jest ekologiczne, już do nich to nie trafia. To już nie jest dla nich wyznacznik, że ja podejmę decyzję o zakupie tego produktu. Więc to jest bardzo właśnie istotne, żeby te informacje, które są przedstawiane w formie tych twierdzeń w zakresie ekologiczności, były wiarygodne, były rzetelnie poparte dowodami, a najlepiej takimi właśnie niezależnymi systemami certyfikacji. Czyli odpowiadając na pytanie, jaka to jest zabawka ekologiczna, tak naprawdę nie ma jasnej odpowiedzi, jednej, jedynej, że zabawka ekologiczna to jest taka, która została wyprodukowana z surowców naturalnych, proces emisji, w procesie procesu technologicznego emisja jest ograniczona. Ale zabawka ekologiczna można w ten sposób, że ma twierdzenie jest poparte dowodami, czyli jeżeli mówię, że mam ekozabawkę, ja mam na to odpowiednie dowody. Posiadam wiarygodne oznakowanie ekologiczne.
Informacje o ekologiczności produktów są przekazywane w sposób jasny, wiarygodny, rzetelny, konkretny. Nie ma żadnych utajonych informacji, tak? I to, co też jest istotne, że wybór kolorów i etykiet, czy na przykład obrazów, które prezentujemy nasze wyroby tutaj ekologiczne, dokładnie przedstawiają właśnie skalę korzyści dla środowiska. Czyli myśląc o zakupie ekologicznej zabawki, proszę zadać sobie pytanie, czy ona ma jakieś potwierdzenie, czy dopytać się producenta, sprawdzić na stronie internetowej producenta, czy już taki producent miał jakieś działania w zakresie ekologii, czy już wcześniej miał wyroby ekologiczne. Szanowni Państwo, no tym aspektem pozwolę sobie zakończyć moje wystąpienie. Dzisiejsza moja rola była taka bardziej edukacyjna. Zwrócić Państwa uwagę, że jest problem greenwashingu, tak zwanej ekościemy, i on będzie narastać. A jak on będzie narastać, to Komisja Europejska właśnie przygotowuje przepisy prawne regulujące te obszary, mówiące, że jeżeli masz wyrób ekologiczny, używasz słowo bio, eko, biodegradowalny, ma i za tym odpowiedni dowód w postaci niezależnej weryfikacji czy certyfikacji. Dziękuję ślicznie. Chyba, że są jakieś pytania.